O rozładowaną baterię pilota w samochodzie Volkswagen Passat B6 można wymienić samodzielnie. Zacznij od wyciągnięcia plastikowego klucza z obudowy pilota. Teraz naciśnij na chromowaną część pilota po przeciwnej stronie niż przycisk zwalniający kluczyk. Teraz możesz podważyć plastikową klapkę i otworzyć pilota do samochodu. W środku znajdziesz jedną baterię, którą trzeba podważyć, żeby wyciągnąć. Nową baterię CR2032 wkładamy na miejsce starej i składamy pilota w całość. Pilot powinien działać od razu, bez potrzeby programowania.